Inowrocławski Magazyn Miejski we wtorek, 10 października. Witam Państwa, Artur Wiszalewicz. Oto szczegóły dzisiejszego wydania. Debata policyjna. Mecz piłkarski. W Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się debata z cyklu Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nią wpływ. Wzięli w niej udział przedstawiciele policji, dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele szkół i innych placówek oświatowych. To kolejna debata, jaką w naszym mieście zorganizowała Komenda Powiatowa Policji. Tym razem spotkanie poświęcone było m.in. zagrożeniom, jakie czyhają na młodzież w szkole. Funkcjonariusze na początek przedstawili stan bezpieczeństwa placówek oświatowych w Inowrocławiu. W prelekcji wzięły udział również przedstawicielki Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Długa dyskusja i wymiana wspólnych doświadczeń pokazała, że bardzo potrzebne są tego typu debaty. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a zatem też podjęliśmy taki pomysł, żeby zorganizować właśnie debatę, której adresatem byliby nauczyciele, pedagodzy szkolni i dyrektorzy. Bierzemy pod uwagę też to, żeby zacieśniać współpracę między nami, instytucjami, aby przede wszystkim szybciej rozpoznawać problemy wśród dzieci i młodzieży, reagować na nie i jednocześnie też zdążyć po prostu z pomocą. Przede wszystkim dyskutowaliśmy o różnego rodzaju procedurach, które należy wdrożyć, gdyby doszło do jakiegoś zagrożenia na terenie szkoły, na terenie placówki. Mówiliśmy o tym, co należy zrobić, co musi zrobić szkoła. Jeśli na przykład pojawiłby się uczeń na przykład po spożyciu alkoholu, czy ewentualnie po spożyciu jakiegoś podobnie działającego środka. Mówiliśmy o czynach karalnych popełnianych przez osoby nieletnie, o przejawach demoralizacji. Wspominaliśmy także o procedurze niebieskiej karty i jednocześnie też o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa czy aplikacji Moja Komenda, ponieważ te wszystkie narzędzia mają służyć po to, aby wcześniej też po prostu rozpoznawać dany problem. Goplania Inowrocław na własnym stadionie pokonała Kujawy Markowice. Dzięki wygranej biało-niebiescy nadal są na szczycie tabeli. W ósmej kolejce rozgrywek piłkarskiej A-klasy liderująca w tabeli Goplania Inowrocław na własnym stadionie zmierzyła się z Kujawami Markowice. Inowrocławianie wygrali 4-2 i nadal są na szczycie tabeli. Cieszymy się z tego, że jesteśmy liderem. W każdym meczu walczymy o zwycięstwo. Drużyna jest budowana, tak jak mówiłem, na piątą ligę. Będziemy chcieli w przyszłości wprowadzać młodzież, która tutaj trenuje w klubie i oby to wyszło. W następnej kolejce Goplania zmierzy się na wyjeździe z Zootechnikiem Kołuda Wielka. Na stadionie przy ulicy Orłowskiej biało-niebiescy zagrają w 10 kolejce 21 października, kiedy to podejmować będą Pałczankę Żnin. Jak się okazuje, piłka w miniony weekend królowała również w Inowrocławiu. To już wszystkie informacje na dziś w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. W ósmej kolejce rozgrywek piłkarskiej A-klasy liderująca w tabeli Goplania Inowrocław na własnym stadionie zmierzyła się z Kujawami Markowice. Sobotni przeciwnik biało-niebieskich przegrał ostatnie 3 spotkania, co stawiało Goplanie w pozycji zdecydowanego faworyta. Podopiecznym Marcina Skonieczki nie zabrakło koncentracji i motywacji, by wygrać kolejne spotkanie i utrzymać się na szczycie tabeli. Wygrali 4-2 i choć nie był to najlepszy mecz w ich wykonaniu, w tym sezonie po meczu nie kryli zadowolenia. Ostatnio rozmawialiśmy latem, wyglądało to jeszcze dosyć biednie, było kilku przypadkowych zawodników, a teraz jesteśmy już w październiku, jesteście liderem, po 8 kolejkach prowadzicie. Chyba o to chodziło. O to chodziło, tak jak zapowiadałem latem, wierzyłem w to, że zbudujemy skład, który będzie realnie walczył o awans. To się stało, mamy lidera, którego mamy zamiar utrzymać do końca sezonu. No właśnie, bo to wyglądało tak, jak wyglądało. Jak to się stało, że się udało ten skład zbudować? Skąd się ci chłopacy tutaj znaleźli w tej drużynie? Duża zasługa zarządu, która starała się pozyskać trenera, którym jest Marcin Skonieczka. I to już trener większość chłopaków tutaj sprowadził. I mamy skład, który realnie walczy o najwyższe cele.
No tak, trenera i zawodnika jednocześnie się udało pozyskać, bo Marcin również jest na boisku. Ogromne doświadczenie, to wam pomaga? Ogromne doświadczenie, można spojrzeć sobie w tabelę, jest najlepszym strzelcem, liderem naszego zespołu. Bardzo pomaga, dużo podpowiada, treningi bardzo, bardzo, bardzo fajne, więc nie tylko grać, trenować i cieszyć się widownię, która licznie przychodzi w Narłowską. No właśnie, widownia, kibice się cieszą, ale to dopiero 8 kolejek, jeszcze bardzo dużo grania. Sądzisz, że tak będzie również na koniec, wiosną? Najważniejsze naszym celem było to, żeby to wszystko chwyciło. Chwyciło, mam nadzieję, że będzie to trwało do końca rozgrywek. Dużo, oczywiście jeszcze bardzo dużo grania przed nami, ale jeśli będziemy pokazywać ambicje, walkę, zaangażowanie, myślę, że spokojnie cel, jakim jest awans, będzie zrealizowany. Kto wydaje się tutaj największym rywalem w walce o ten awans? Przed meczem rozmawialiśmy z chłopakami, z trenerem, no już powoli się krystalizuje ta czołówka. My, Brzoza, Dąb Barcin, Janowiec, to są te ekipy, które realnie będą walczyły o awans do piątej ligi. Dzisiaj zwycięstwo 4-2, chociaż troszeczkę nerwów zafundowaliście, kiedy padła ta druga bramka dla Markowi. No zgadza się, najważniejsze są 3 punkty. Dzisiaj nie gra była najważniejsza, ciężkie warunki. Bardzo doświadczona drużyna z Markowic, doskonale wiedzieliśmy, że będzie to ciężki mecz. Najważniejsze, że twierdza Orłowska od wielu, wielu kolejek jest niepokonana i 3 punkty zostają przy Orłowskiej. Oby tak zostało. Powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję bardzo. Trener Marcin Skoniecka widzi w zespole jeszcze duże rezerwy. Marcin, rozmawialiśmy latem, jeszcze nie byłeś oficjalnie trenerem, teraz jesteś i trenerem, i zawodnikiem. Rozmawialiśmy, że no nie wygląda to jeszcze wtedy latem dobrze, paru chłopaków się rozgrzewało na boisku, dzisiaj już masz zespół, który po 8 kolejkach prowadzi. Tak, no cieszymy się z tego, że jesteśmy liderem, w każdym meczu walczymy o zwycięstwo. Drużyna jest budowana, tak jak mówiłem, na piątą ligę. Będziemy chcieli w przyszłości wprowadzać młodzież, która tutaj trenuje w klubie i oby to wyszło. Drużyna budowana na piątą ligę, ale najpierw trzeba z tej A-klasy wyjść. Tak, no nie zakładamy innego scenariusza, żeby nie było awansu w tym roku. Chcemy awansować, chcemy zająć pierwsze miejsce i w każdym meczu, tak jak mówiłem, walczymy o zwycięstwo. Jak udało się zbudować zespół? Tak jak mówię, no wtedy to tak wyglądało, jak wyglądało na początku, kiedy jeszcze nie byłeś trenerem. No a jednak paru wartościowych zawodników, jak na ten poziom ci się udało tutaj pozyskać? Tak, ja nie ukrywam, że tu zawodnicy mają potencjał. Jest dużo zawodników, którzy spokojnie pograliby sobie wyżej. Mają umiejętności na to, żeby grać w wyższej lidze. Kwestia tylko, czy będą chcieli, tak? Trenujemy na razie 2 razy w tygodniu. Każdy musi dawać z siebie wszystko i przed nimi droga otwarta. Tak jak mówiłem, nikogo tutaj na siłę nie będziemy trzymać. Chcemy zrobić awans, a później, jeżeli chłopak będzie się rozwijał i chciał gdzieś grać wyżej, to przed nim droga otwarta, żeby iść i podbijać świat. No musisz tutaj 2 role łączyć, i zawodnika, i trenera. Łatwo, bo jakby nie możesz patrzeć na zespół, jak gra, sam musisz być na boisku. Tak, dokładnie. Nie jest to łatwe zadanie, aczkolwiek no, trzeba sobie z tym poradzić. Tak jak wiemy, gramy w A-klasie, nie jest to jakaś wysoka liga, aczkolwiek muszę przyznać, że to też nie jest taka kopana liga w dzisiejszych czasach. Jest gro chłopaków, którzy grali gdzieś wyżej i teraz na zakończenie kariery gdzieś sobie tam kopią dla przyjemności i oni jakby nie patrzeć potrafią piłkę przyjąć, zagrać, ustawić się na boisku. I to widać, że nie ma takiej szarpanej, nie ma takiej może chamskiej gry, tak jakby można było się tego spodziewać. Aczkolwiek, no tak jak pan mówi, jest to tylko A-klasa i póki co jest to w kolejności 6. liga i trzeba jak najszybciej z niej wyjść i awansować do 5. ligi. No dzisiaj też zwycięstwo, w sumie spokojne, chociaż był jeden moment taki, kiedy przeciwnik strzelił bramkę drugą i było troszeczkę nerwowo. Każdy mecz będzie ciężki. To nie jest tak, że my będziemy wszystkich klepać czy wygrywać wysoko. Każdy mecz trzeba wybiegać, każdy mecz trzeba wyszarpać. Wszyscy wiedzą, że my chcemy awansować i wszyscy przed nami będą, że tak powiem, się 2 razy więcej mobilizować. Każdy będzie chciał urwać punkt do planie, a my będziemy musieli z każdego meczu wyjść zwycięsko, bo taka jest nasza rola i tak chcemy piąć się w górę tabery, albo póki jest czas, odskoczyć jak najszybciej. Na razie idziemy łeb w łeb praktycznie z drużyną z Brzozy. Jest tam jeszcze Janowiec, który na pewno interesuje się powrotem i drużyna z Barcina, która chyba na tą chwilę jeszcze nie przegrała, dlatego na pewno nie będzie to łatwe zadanie. Czyli cel na koniec sezonu awansować, a najlepiej zniechęcić tę grupę pościgową, o której mówiłeś już wcześniej. Tak, no fajnie było odskoczyć od nich, żeby troszeczkę ciśnienie zeszło. Teraz za każdym razem praktycznie przed meczem nie jesteśmy liderem, dopiero po meczu wskakujemy na to. Wiadomo, niektóre drużyny grają wcześniej, niektóre drużyny grają w niedzielę, gdzieś tam te punkty zdobywają przed nami i suma summarum nie jesteśmy cały czas liderem. Dlatego fajnie było na koniec rundy mieć troszeczkę punktów zapasu, bo druga runda jest zawsze trudniejszą rundą. Zawsze każdy potrzebuje punktów, zawsze każdy
każdy mecz na wyjeździe, wie pan, no to jest za klasa. To różne magie się dzieją później w drugiej rundzie i nie oszukujmy się, że nam będzie w każdym meczu ciężko. Bramki dla Goplani strzelali Dawid Górski w 13 minucie, Michał Hałas w 25 minucie, w 55 minucie padła bramka samobójcza, a ostatniego gola strzelił Marcin Skonieczka w 82 minucie. W następnej kolejce Goplania zmierzy się na wyjeździe z Zootechnikiem Kołuda Wielka. Na stadionie przy ulicy Orłowskiej Białoniebiescy zagrają w 10 kolejce 21 października, kiedy to podejmować będą Pałuczankę Żnin.